Chciałem opowiedzieć o zdarzeniu, które miało miejsce na początku kwietnia tego roku 2011 w Londynie. O godzinie 8.15 wyszedłem z domu, w którym mieszkałem. To było w dzielnicy West Hendon, to jest niedaleko Wembley. No i po prostu niebo było bardzo czyste, nie leciał w tym czasie żaden samolot i odruchowo spojrzałem w niebo. No i wiadomo, pierwszy odruch i taki delikatny szok, patrzę się, no, widzę obiekt w kształcie, no nie wiem, ja widziałem go od dołu także w tym momencie, wolno się poruszał, także na pewno był to jak okręt, prawda? I widać było, że po prostu się obraca. Leci powoli w danym kierunku, w lewą stronę poruszał się, ale widać było, że jeszcze się kręci wokół własnej osi. I co jakiś czas, po prostu co pewien obrót cały, bo widać taki odbłysk po prostu w jakiś sposób słońca, no nie wiem jaki, ale tak to było widać. No i postanowiłem polecieć szybko do mieszkania, bo to było, do ogródka wyszedłem i przynieść aparat fotograficzny, żeby to sfilmować. Prawda? Poleciałem szybko, nie wiem, może mi to zajęło 30-40 sekund. Zacząłem to filmować i w tym czasie krzyczałem oczywiście do mojego kolegi Jacka, żeby przyszedł i to zobaczył. No i mój kolega przyszedł i we dwóch żeśmy obserwowali ten obiekt, prawda, który się wolno przesuwał. Odleciał dosyć daleko, ale myślę, że w kierunku stadionu Wembley. No i przez 15 minut we dwóch, znaczy właściwie we trzech, bo później dołączył do nas jeszcze jeden kolega, obserwowaliśmy ten obiekt, który widać było z daleka, że stoi w miejscu przez jakiś czas, nie wiem, może przez 5 minut stał w miejscu, potem przemieścił się delikatnie, no nie wiem, kilometr, może dwa kilometry i odrobinę w górę. No w każdym razie coś dziwne dla mnie, że mieszkając w tym miejscu widziałem codziennie o tej porze, że latało mnóstwo zawsze samolotów. W tym czasie przez 15 minut, kiedy obserwowaliśmy ten obiekt, nie przelatywał żaden samolot. Dopiero pod sam koniec jakoś, tak, nie, przypominam sobie, rzeczywiście, pod sam koniec pojawił się jakiś samolot, który leciał dokładnie w tamtym kierunku. Jeszcze mój kolega, bo mamy to nagrane, prawda, tylko że nie widać tego obiektu, jest aparat, ma po prostu słaby zoom, jest to nagranie złej jakości, słychać tylko po prostu nasze głosy i widać coś, ale no nie widać tego obiektu, nie? I słychać, że jeszcze w tym momencie mój kolega mówi, przecież ten samolot musi to widzieć, prawda? Mhm. A to był człowiek, który pierwszy raz w życiu takie coś obserwował, który też nigdy nie wierzył w takie obserwacje, no, zobaczył, no, mam nadzieję, że uwierzył, że to było UFO, no bo to ewidentnie. A było coś dziwnego w zachowaniu tego obiektu jeszcze? No przede wszystkim ten obiekt stał w miejscu, także żaden samolot, helikopter nie może stać 15 minut w miejscu, prawda? Ja bezpośrednio po tym, jak wyszedłem z domu, widziałem to bardzo dokładnie, bo on był bezpośrednio nade mną. Także, czyli oddalał się jakoś? Tak, on się oddalał, tak jak ja wyszedłem, tak jak teraz stoję, prawda? Ja go widziałem tak i on poleciał tam. I potem już to możesz sobie zobaczyć u mnie na nagraniu, prawda? Kiedy ja zaczynam to filmować, tu jest dach domu i on stoi tak jakby nad domem i później się przemieszcza tak jakby w prawą stronę i w górę. Także w każdym razie ten obiekt poruszał się w ten sposób, że leciał w tym kierunku, ale jednocześnie wirował wokół własnej osi, prawda? Był bardzo metaliczny i odbijało się od niego słońce. A na jakiej wysokości mógł być? O Boże, ciężko mi określić, na jakiej on był wysokości. A wielkościowo, jak sądzisz, mógł być duży, mały? Wielkościowo, czy on był duży? Myślę, że około miał może 3-4 metrów. Myślę, że to nie był taki bardzo duży obiekt. To był taki 3-4-metrowy obiekt, który się kręcił wokół własnej osi. Metaliczny bardzo, prawda? Także to było bardzo spektakularne, dlatego że była godzina 8.15 rano. Była doskonała pogoda, doskonała widoczność. Dziwiłem się po prostu, no na pewno zamieściłbym ten gdzieś film, ale niestety nie z tym sprzętem, który dysponuję. Liczyłem, później szukałem w internecie, że może ktoś inny to zaobserwował, nagrał, gdzieś rzucił to, ale nie. No, czyli sądzicie, że ten pilot samolotu musiał to widzieć? Inne osoby będące w samolocie? Przynajmniej tak się wydaje. Tak się wydaje, to znaczy mogę Ci pokazać ten film. Mogę Ci pokazać ten film i mógłbyś sam określić i pokazać Ci, w którym miejscu mniej więcej był ten obiekt i jak ten samolot leciał, to widać, nie? Ale tego po prostu obiektu no, nie widać na tym filmie, nie? Ale on tam był, my żeśmy go widzieli. Gdybym ja miał ten aparat od razu przy sobie, no wiadomo, nie noszę aparatu, wychodzę chwilę do ogrodu.
No to ja bym doskonale, ten aparat myślę, że by doskonale sfilmował to, bo to było nad moją głową i to było naprawdę widoczne doskonale.